Well, ladies and gentlemen, after three rounds, we go to the judges' scorecards. All three have it 30-27 for your winner from Łódź, Poland, Karolina Kowalkiewicz. Karolina, I can see that this is a very emotional time for you. You can see this fan support around you. Tell me about how you're feeling in front of these fans. To bardzo emocjonalna walka była dla Ciebie. Jak się czujesz walcząc przed Twoją publicznością? To jest coś tak niesamowitego. W ogóle zaraz będę płakać ze wzruszenia. Dziękuję Wam wszystkim bardzo. Naprawdę to, co teraz czuję, nie ma żadnych słów, żeby to opisać. Po prostu Wam dziękuję. Thank you so much, everybody. I'm so emotional. I'm going to cry. Thank you so much for all the support. It's just amazing what you do with me. How did you control the emotion before the fight, and how was it to come back from two losses? Jak kontrolowałeś emocje przed walką i jak to było wchodzić do walki po dwóch przegranych? Bardzo się wzruszałam. Cały pobyt tutaj w Gdańsku. Gdańsk jest dla mnie takim szczególnym miejscem, ponieważ tutaj się wszystko zaczęło. Tutaj zaczęła się moja przygoda z MMA. Tutaj wygrywałam w arenie swoje walki w MMA. A odnośnie słowa przegrana i porażka, to nienawidzę tego słowa. Przegrane walki to są po prostu złe doświadczenia. Nie można być przegranym, jeżeli się robi to... I was very emotional entire week because everything started here in Gdańsk. I won my first fight in MMA and now I'm winning here as well. And when you're talking about defeats, no, I hate this word. I just learned from that, and you can't stop. You can never stop doing what you love because of some sort of obstacle. So clearly, after this performance, you are one of the three best strawweights in the world, without a doubt. Who do you need to fight next to get back to a title shot? Tak, po dzisiaj jesteś znowu udowodniła, że jesteś jedną z najlepszych zawodniczek twojej kategorii. Z kim byś chciała się teraz zmierzyć? Ja nigdy sobie nie wybierałam przeciwniczek, zawsze przyjmuję to, co mi daje UFC. Wiem, że Jessica Andrasz mówiła, że odmówiłam walki z nią, co jest absolutną bzdurą. Ja nigdy nie dostałam takiej oferty, ale teraz Jessica, jestem gotowa, zróbmy to. I never choose the opponent. I accept everybody who UFC puts in front of me. But I heard that Jessica told everybody that I declined the fight with her. Now I'm ready. Let's do it. I didn't do it, but we can do it now. That would make for an excellent fight. Ladies and gentlemen, Karolina Kowalkiewicz! And there is a very proud mother right there who cheered on her daughter to a great victory.